Dzień dobry, moje drogie bączki, bardzo serdecznie Was witam kolejnego dnia naszej wspólnej nowenny i naszego modlenia się. Ciągle jesteśmy w sercu Pana Jezusa. Mamy dzisiaj takie wyzwanie o tym, że to serce było posłuszne aż do śmierci. Kochani, to jest nic innego jak takie najprostsze wyrażenie o tym, że Pan Jezus jakby przed niczym się nie cofnął, jeżeli chodziło o miłość. Że nigdy nie było tak, że powiedział, dotąd jeszcze mogę kochać, tutaj jeszcze mogę cierpieć, tutaj jeszcze mogę coś znosić, ale to już jest za dużo. I kochani, myślę, że to jest coś, co jest nie tyle wezwaniem dla nas, bo ja myślę, że nikt tak nie potrafi. Że jednak my w pewnym momencie mamy jakieś takie granice, że stawiamy takie momenty, że już dalej nie potrafię, dalej się nie da, to jest za trudne. I nawet nie chodzi mi o to, żebyśmy się do tego dzisiaj wezwali. Tylko to jest taka łaska, o którą trzeba poprosić, miłości aż do końca. Czyli takiego bycia z kimś, bycia tam, gdzie to jest strasznie trudne, kochania pomimo tysiąca różnych przeciwności. I to jest łaska od Pana Boga, żeby tam wytrwać. Kochani, może dzisiaj trzeba po prostu poprosić o taką łaskę podobieństwa do serca Pana Jezusa. Oczywiście zawsze o to prosimy, ale dzisiaj szczególnie, bo to jest coś, co myślę, bardzo mocno nas wszystkich przekracza. Moi drodzy, ja widzę w sobie oczywiście jakieś tam zdolności do miłości, ale to nie są jakieś wielkie zdolności. Ja potrafię do pewnego momentu, a kiedy to się staje za trudne, to jakby się wycofuję, uciekam, albo chociaż tak przeczekuję, aż będzie trochę łatwiej. On aż do śmierci, nawet jeżeli ta miłość wymagała od niego oddania wszystkiego, to powiedział, dobrze, to aż do śmierci ja w to pójdę, jakby nie zostawię, nie przestanę kochać, będę kochał. Poprośmy dzisiaj o taką łaskę w tej modlitwie różańcowej. Kochani, modlimy się, a nie lenimy się. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, miejcie się najlepiej. No i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, pa!